Good evening, ladies and gentlemen. Nolan i Batman. To połączenie okazało się wyśmienite i zaowocowało trzema rewelacyjnymi filmami z Mrocznym Rycerzem. Warto jednak zastanowić się, w jaki sposób Nolan oraz jego operator Wally Pfister osiągnęli taki efekt. Świetna gra aktorska to jedno, ale przez cały film praca kamery i sposób ukazania świata pomagają w przedstawieniu brutalnej rzeczywistości miasta Gotham. W jaki sposób Nolanowi udało się osiągnąć tak sugestywny i głęboki klimat? When Gotham is ashes. You have my permission to die. Aby do tego dojść, musimy przyjrzeć się kilku najważniejszym elementom. Jak pokazywany jest świat, jak pokazywani są aktorzy, jak pokazywany jest Batman oraz wreszcie jak pokazywani są jego przeciwnicy. Zacznijmy od świata, czyli Gotham. Nolan przez cały czas stara się akcentować, że akcja rozgrywa się w wielkim mieście pełnym wysokich wieżowców górujących nad aktorami. We wszystkich filmach, a w szczególności w trzeciej części, mamy nagromadzenie ujęć ukazujących miasto z powietrza. Gdy aktorzy znajdują się na ulicach, praktycznie zawsze towarzyszą im wielkie budynki uchwycone w kadrze. Jeśli miałbym wybrać jedno ujęcie definiujące to, jak ukazywani są aktorzy wobec miejskiego molocha, to wybrałbym ten genialny kadr z Jokerem. Aktor znajduje się w samym centrum. Zwróćcie uwagę na nagromadzenie prostych, pionowych linii. Mamy Jokera, po lewej i prawej stronie kadr zamykają słupy sygnalizacji świetlnej, a przestrzeń obok aktora wypełniają strzeliste ściany wieżowców. Praktycznie cała kompozycja jest utrzymana w pionie. W scenach na dachu, przy znaku Batmana, miasto cały czas stanowi istotne tło. Oświetlenie do tych scen było rozstawiane ponad tydzień. Wszystko po to, aby budynki były wyraźnie ukazane, a okna pełne życia. Widzicie te wszystkie punkty? Ekipa w każdym mieszkaniu umieszczała zestawy lamp. Wszystko po to, aby tło żyło, abyśmy cały czas mieli przed oczami ogrom Gotham. Warto zwrócić uwagę na ogólny wizualny nastrój panujący w każdej części Batmana. W pierwszej dominują sceny kręcone w niskim kluczu, mroczne, ciemne, wypełnione cieniami. W drugiej części popatrzcie na scenę przesłuchania. Tak jest oświetlona, gdy mamy w kadrze Gordona, a tak, gdy pojawia się Batman. Praktycznie cała druga część jest kręcona w wysokim kluczu. Wszystko widać wyraźnie, mamy dominację jasnych, czasami wręcz przeeksponowanych miejsc. Batman wygląda niczym czarny punkt na tle jaskrawego świata. Popatrzcie, tutaj mamy zestawienie kadrów z pierwszej części, a tutaj z drugiej. Kompletnie inne podejście do prezentowania rzeczywistości. Przejdźmy do sposobu ukazania aktorów. U Nolana bohaterowie są najważniejsi. Są w centrum opowiadanej historii. To oni tak naprawdę budują klimat, oni tworzą scenariusz, to ich emocje przekazywane są widzom. Kamera u Nolana wręcz ubóstwia aktorów. Dosadnie i w przenośni. Standardowa metoda pokazywania rozmawiających ze sobą aktorów, którą widzicie praktycznie w każdym filmie, to umieszczenie ich na kontrplanach po przeciwnych stronach kadru. Jest to związane m.in. z kierunkiem wzroku. Jeśli jeden aktor patrzy się z lewej strony na prawą, to drugi musi się patrzeć z prawej strony na lewo. W przeciwnym wypadku te dwa ujęcia się nie zmontują. Będziemy mieli wrażenie, że aktorzy nie utrzymują kontaktu wzrokowego. U Nolana oczywiście kontakt wzrokowy jest utrzymany, ale popatrzcie, gdzie w kadrze umieszczani są bohaterowie. Na środku. Aktorzy wypełniają centralną przestrzeń kadru, są najważniejsi. Uwaga widza musi być w całości skoncentrowana na nich. Im ważniejsza postać, tym bardziej jest to widoczne. Popatrzcie na przykład na Jokera. Całkowicie dominuje w kadrze. Rewelacyjna gra aktorska pochłania naszą uwagę, ale kamera w tym pomaga. Zwróćcie uwagę na kolejny element. Wolny najazd na twarz aktora. Technika stosowana od lat nie jest kompletnie niczym nowym, ale u Nolana pojawia się nagminnie. Jeszcze bardziej wzmacnia napięcie i skupienie na pojedynczym aktorze. Wykorzystując najazd, Nolan świetnie buduje klimat. Popatrzcie na tę scenę. Wayne rozmawia z Falconem. Atmosfera robi się coraz bardziej gęsta, przestępca grozi naszemu bohaterowi. Zaczyna być nerwowo, klimat coraz bardziej spięty, kamera coraz bliżej twarzy aktora, coraz bardziej zacieśnia kadr, aż do punktu kulminacyjnego, gdy... Bang! Następuje rozluźnienie i oddech, również ukazany ruchem kamery. Mamy szerszy kadr i większą przestrzeń. Jednak nie na długo, bo sytuacja szybko znowu robi się nieprzyjemna. Tak złoczyńca był prezentowany na początku, a tak na końcu. Kolejnym elementem koncentrującym naszą uwagę na aktorach jest nieostre tło. Taki efekt możemy osiągnąć kręcąc z otwartą przysłoną kamery lub długimi obiektywami. Pozwala to oczywiście z jednej strony w całości związać widza z danym aktorem, ale też ciekawie ukazać konkretną sytuację. Nolan często prezentuje z jednej strony aktora w ostrości na pierwszym planie, a w nieostrości na drugim planie osobną sytuację.
Tutaj na przykład widzimy, jak w tle Wayne wstaje i wychodzi. W kontekście całej sceny ma to niesamowitą moc. Wyraźnie widzimy emocje na twarzy zabójcy rodziców Wayne'a, a z drugiej strony czujemy ogromny ciężar odchodzącego w nieostrości bohatera. Tutaj bardzo podobna sytuacja. Batman rozmawia z Blake'iem, który wydaje się mniej istotny. Batman jest bardzo ważny w tej scenie, ale pomoc drugiego bohatera w ratowaniu Gotham jest nieoceniona. Przyjrzyjmy się teraz, jak przedstawiany jest Batman. W kontekście kompozycji i ruchu kamery bardzo podobnie do pozostałych aktorów, z jednym wyjątkiem. Pomyślcie. Mamy człowieka w masce, całego czarnego. W jaki sposób pokazać jego grę aktorską, jego emocje? Poza głębokim głosem. Odpowiedzią są oczy. Zwróćcie uwagę, że praktycznie w każdym ujęciu z Batmanem jego oczy się świecą. Są niczym dwa jasne punkciki pośród czerni. Oczywiście to nie są soczewki, a odpowiednie światło skierowane tak, aby odbijało się w oczach aktora. Mówi się, że aktor najwięcej gra swoimi oczami. W przypadku Batmana jest to potraktowane bardzo dosadnie. Batman jest pokazywany bardzo szybko, w niemal urywany sposób. Większość scen z Mrocznym Rycerzem jest gwałtownie i dynamicznie cięta. Mamy do czynienia z nagłym, szybszym rytmem. Popatrzcie. Spokojnie, spokojnie i... Jak szybki refren uderzający w środku wolniejszej piosenki. W ten sposób akcentowana jest szybkość i siła Batmana. Praktycznie zawsze mamy do czynienia ze scenami typu ofiara-łowca ukazanymi z perspektywy ofiary. Przyjrzyjmy się pierwszej walce Batmana z filmu Batman Początek. Po pierwsze, wiemy i widzimy tyle, co ofiary. Kamera ani razu nie pokazuje akcji z perspektywy Batmana. Po drugie, lokacja zdaje się pochłaniać bandytów, jest niemalże przytłaczająca. Wąskie alejki i wysokie skrzynie blokują widok. Popatrzcie na ten kadr. Kompozycyjnie bardzo fajnie ustawiony aktor. Skrzynie po obu stronach tworzą linie prowadzące nasz wzrok do środka kadru. Użyty szeroki obiektyw wyolbrzymia ściany kontenerów. Bandzior jest malutki, stłamszony w centralnej części kadru, niemalże wystawiony do odstrzału. Dzięki temu, że akcja cały czas pokazana jest z perspektywy bandytów, czujemy razem z nimi rosnące napięcie, niewiadomą, dezorientację i niebezpieczeństwo. Zwróćcie uwagę, że Batman praktycznie nie występuje w tej scenie, a mimo to czujemy go przez cały czas. Nawet gdy już pojawia się w kadrze, to scena jest ukazana tak, że niewiele widać. Całość prezentuje się niczym kręcące się w kółko nietoperza. Oczywiście w kolejnych częściach serii sceny z Batmanem są coraz dłuższe, ale rytmika montażu pozostaje bardzo podobna. We made it. Na sam koniec spójrzcie, jak prezentowani są główni przeciwnicy Batmana. Tak jak Mroczny Rycerz to szybkość, dynamiczny montaż, agresywny rytm, tak przeciwnikami Batmana Nolan się wręcz delektuje. Ujęcia są długie, przeciągnięte, wręcz płynące. Popatrzcie, scena ze strachem na wróble. Kamera płynie raz w jedną, raz w drugą stronę, cały czas utrzymując się na aktorze. Czasami nawet gdy słychać kogoś innego, to i tak w ostrości mamy tylko stracha na wróble. Batman has a talent for disruption. Słynna scena z Jokerem na przyjęciu. Ponownie, kamera cały czas na długim ujęciu utrzymuje się przy aktorze. Cięcia są rzadko, co jeszcze bardziej wzmacnia chory charakter Jokera. Przejdźmy do Bane'a. Znowu kamera krąży przy twarzy aktora, długie ujęcie pozwala bez skrępowania obserwować Łotra w akcji. Jeśli zestawimy ze sobą sceny z Batmanem i sceny z Łotrami, to zobaczymy, że te pierwsze mają po kilka sekund, a te drugie czasami nawet kilkadziesiąt sekund. Nolan pozwala swym złoczyńcom wybrzmieć, prezentuje ich niemalże z dumą. Miejscami są ważniejsi od samego Batmana. Trzy filmy o Batmanie pokazują, że Nolan kładzie ogromny nacisk na swoich bohaterów. Kunszt operatorski służy grze aktorskiej, a nie na odwrót. Kamera cały czas towarzyszy mieszkańcom Gotham i stawia ich w centralnym punkcie całej historii. Wszyscy na zawsze zapamiętamy wyśmienitą kreację Jokera. Warto jednak też pamiętać, że ta genialna gra aktorska mogła wybrzmieć właśnie dzięki świetnej pracy kamery.